Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak we własnym domu, we własnym zakresie, jeżeli macie maszynę do szycia, możemy zrobić własną maseczkę ochronną. Taki pierwszy przykład najprostszej maseczki, jaką możecie sobie zrobić, to jest coś takiego. Będzie ona tak wyglądała, zakładana na gumeczki na uszy. Początkowo robimy czterowarstwową, ale pokażę różne sposoby, jak możecie również zrobić dwuwarstwowe, cztero, trzywarstwowe lub jednowarstwowe, jeżeli chodzi o bawełnę. Więc pierwszy przykład, jaki mamy, to będzie maseczka włókninowa. Tutaj mam podstawowy kwadrat 20 cm na 20 cm. Wycięliśmy cztery warstwy kwadracików o tych samych wymiarach i teraz brzegi będziemy zszywać stępnówką. Pokażę teraz na najniższych obrotach. Zszywamy dwa brzegi, górny i dolny, stępnóweczką. I jedną rączką ciągniemy, drugą rączką popychamy i trzymamy wszystkie cztery razem. Teraz mamy zszyte ze sobą, ponieważ wcześniej już poprowadziłam po dolnej części cztery warstwy maseczki z dwóch stron. I kolejny etap to będzie robienie zakładek, czyli 5 cm od góry robimy pierwszą zakładkę, jednocentymetrową i kolejne dwie również jednocentymetrowe. Żeby nam było łatwiej, żeby obydwie strony były takie same, pomagamy sobie szpileczkami. Przytrzymujemy szpileczkami, żeby nam się wszystko trzymało. I tak, tak właśnie skonstruowaną maseczkę z zakładkami będziemy przeszywać z drugiej strony. Są to różne sposoby. Jedni mają overlocka i obrabiają to w bardzo prosty sposób. Wystarczy przejechać maszyną dokładnie tak jak tu. Natomiast my mamy zwykłą stępnówkę, tą podstawową maszynę, którą większość osób powinna mieć we własnym domu, więc będziemy wywijać brzegi i od razu montować gumkę. Tu również możecie pomóc sobie igłą, nitką, szpileczką, żeby przytrzymać zakładki. Dwa sposoby. Gumka, jeżeli chcecie mieć taką na uszy, powinna mieć 15 cm. Takie wycinamy dwie. Wkładamy tutaj gumeczkę. Zakładeczkę robimy i podstopkę do maszyny. I powolutku przeszywamy. Jeśli macie tylko stępnówkę, możecie wrócić maszynką z powrotem, żeby gumka lepiej się trzymała. Natomiast jeżeli nie macie powrotu w maszynie, to polecam przeszyć ją dwa razy. Dobra, i teraz zawijamy gumeczkę i drugą część gumeczki wkładamy tutaj. Dobra, teraz postaram się ją jeszcze raz przeszyć. Zaczynamy to samo ze stroną drugą. Wkładamy gumeczkę, wykręcamy brzegi. Drugą część gumeczki wkładamy tu i to samo. Dla bezpieczeństwa jeszcze raz w drugą stronę.
nakładeczki można rozpuścić. Przypominam, że to są maseczki jednorazowe i to jest bardzo ważne ze względu na Wasze zdrowie. Niteczki obcinamy. I zwykła, podstawowa maseczka ochronna. Jest gotowa. Z zakładeczkami. Czterowarstwowa. I można ją już używać. Jeżeli Wam się podobało, macie własne pomysły, którymi się chcecie podzielić, stawiajcie w komentarze i dajcie łapkę w górę, wtedy nagramy Wam kolejny odcinek i pokażemy następne fajne, proste maseczki, które można wykonać za pomocą szablonów bardzo prostych, które też u nas będą dostępne. Także zapraszamy, komentujcie i wspierajmy się razem.